Jest takie zdumienie, które otwiera. A jest takie zdumienie, które rodzi dystans. Dobrze jest przyglądać się swojemu zdumieniu, bo to wcale nie jest tak, że zdziwienie zawsze musi być taką właśnie postawą filozoficzną, otwierającą. Może być też taką, że to tworzy rezerwę, bo dzieje się coś, czego nie rozumiem, co mnie przerasta i mogę mieć taką pokusę, żeby to gdzieś tam po prostu od siebie odsunąć jako coś, co mi zagraża mojemu bezpieczeństwu, coś, co budzi niepokój mojego systemu myślenia i w związku z tym wolę tam nie patrzeć. Przyglądaj się swojemu zdumieniu i pozwól, żeby ono podprowadziło cię właśnie pod spotkanie z tajemnicą, która do ciebie przychodzi.